Dobry wieczór, nasi widzowie. Dobry wieczór, kochani. Dzisiaj będzie też pizza. Magda nas prosiła i nie wiem, o które pizzę chodziło, no bo my znaleźliśmy italiano tylko taką w lodówce i taką. Tylko, że u nas chociaż nie jest. Chociaż ta chyba nie jest italiano. No, ale nic innego tamte, co reszta. Ciekawego było, nie ma, no. Tak, to nic po prostu, na pewno to nie było włoskiego. To tamte pewno były doktory Edgary i jakieś tam. Tak, i te takie wyprodukowano dla Lidla, to chyba też. Tam też, no. Ale nic nie było oprócz. No ta. Tej i to była tylko jeden rodzaj. Co nie? Tylko ta była. A tamte reszta to na pewno nie było to, co, o czym Magda pisała, co nie? Tak, no może kiedy indziej zobaczymy. Tak, może będą inne. My mamy małego Lidla, bo u nas nie jest duży. Ten. No nie jest, ale taki mały. Nie, no w tym, jakbyśmy w Świebodzinie, jest dużo większy. No. No. A u nas to tych lodówek tam jest? A z pizzami jest jedna. No, z pizzami jest jedna i trzy na krzyż pizzę. Także ta wygląda tak, już wam pokazujemy, tylko zrobimy po pół, pół tej i pół tej, a resztę zaraz włożę do tego, do zamrażalnika, bo my nie zjemy dwóch takich, to na pewno. Także ta wygląda tak, dużo cebuli widzę tylko. Na środku? Tak, widzę tylko dużo cebuli i nic więcej. Także tą przetniemy na pół. O, zamarznięte. O, tak to schowamy. O, i schowamy zaraz znowu do zamrażalnika. Także ta jedna wygląda tak. I teraz pokazujemy, jak będzie wyglądać ta. Tamta druga ma 400 gramów, ta ma 350. Innych po prostu nie było. Jak będą, teraz będę pamiętać, to będziemy zaglądać, co nie? A ta wygląda tak. Ta ma chyba mieć sam ser i faktycznie sam ser ma. Taka jakby margherita. Nie, chyba, bo ta ma dużo, to jest chyba ta serowa, wiesz, bo widzę, że tu są różne rodzaje sera. Wiesz, i wyweźmiemy tam połowę też. O, i spróbujemy. Po jednej stronie ma większy rand, po drugiej mniejszy. O. Bo całej nie zjemy, także to nie ma co. Czekaj, muszę wziąć coś i w to zawinąć. Nie pokazujemy zakupów, bo żeśmy nic więcej nie kupili. No. Tylko byliśmy specjalnie po pizzę. Czekaj, muszę wziąć woreczek. Ale mi się gorąco zrobiło, trzeba centralne skręcić. I się drze. Skręcasz centralne, Bartuś? Cz. Hej. Centralne idzie skręcić? Uchylnij trochę Artek okno. Bo u nas jest tak gorąco. A i czekajcie do końca filmu, bo w końcu kupiliśmy kurtkę. No. I to taką, którą nam się podoba, to pokażemy wam zaraz. A jak mi się podoba, to jest święto lasu. Tak, a jak to mi się podoba, to jest święto lasu. I jest dobra, fajna. Dobra, ja to chowam tą, bo my tego nie zjemy. Nic tu nie będziemy dokładać. O. Dobra. Będziemy próbować takie, jakie są. Tak. Nie wiecie co? Ja tylko troszkę coś dołożę. Przyprawę, Artek, do pizzy. Taką zwykłą, tą ja bardzo lubię oregano. Bez oregano jakakolwiek by pizza nie była, mi i tak nie będzie smakować. Więc to będzie nie. Bo widzisz, tu nie ma oregano w ogóle, patrzcie. Nie ma w ogóle oregano. Musi być oregano. Uwielbiamy oregano, uwielbiamy sos czosnkowy, co nie? O, dobra. I wsadzamy do naszego frajera. Patrz, nie zmieści się. No to po jednej, to parę minut także. Tak. Dobra. To pierw tą włoską. Idzie. Tak jest. Włoska idzie do kasorki. Pizza jest tu? Nie ma.
Ile tam? Frytki. Czekaj, zaraz to tu powinno być napisane gdzieś. Zaraz. Nic tu nie jest napisane. Tutaj coś pisze. Minus 18 stopni. Dwieście stopni, grzałka góra dół, tak? No. Lub termoobieg 180. Ale ile minut? 13 minut to chyba będzie. 10 lub 13. I u nas jest i to w naszym kosarii. Jest i termoobieg, i jest i grzałka góra dół. Damy na 10. 10 to będzie z termoobiegiem. Tak. I go. I grzałka góra dół. Tak, bo jest... grzałka jest i na górze, i na dole. Słuchajcie, ja patrzę. Ale się upiekła. Mi się zdaje, Artek, że już. Już, no. Bo się spali. I była 6 minut. 6 minut tylko. 6 minut było. Jednak jak ta jest z tym, słuchajcie, z tymi dwoma grzałkami. I z termoobiegiem to jest. To jest całkiem co innego. To jest mistrzostwo świata. Tak. Dobra. Gorąca. I teraz wstawimy tą drugą. Ale ta to jest cieniutka, ta włoska. I drugą też wstawiamy, ale to jest troszeczkę grubsza, wiesz? Czekaj, stop. 10 minut, niech będzie, bo już jest nagrzana w środku. No to mniej. To mniej. Ale jest grubsza, dobra. Niech będzie na 8. A my za ten czas spróbujemy po kawałku tej. I już wam powiemy. To jest ta nie ta włoska, to jest ta druga, co nie? Ta pierwsza. Jest cieniutka. Nie, to jest ta włoska. To jest włoska. To jest włoska, tak. Jest bardzo cieniutka. Boże. Bardzo gorąco. Patrzcie, tutaj nie wiem, czy tu jest 2-3 mm. Gdzie? No, z 2 maksymalnie. Tak. 2 mm, więcej tu nie ma. Tak wygląda pod spodem. Ładnie upieczona. Musisz zjeść ze skórką zobaczyć. No. Ale chcę tu jeszcze pokazać. Tak. No. Patrzcie, nie jest takim flakiem, żeby no. Aż... Także kosori daje radę. Tak. No kosori, no i podejrzewam, że też to. Mhm. Powiem wam, że... Moja jest najlepsza, ale gorące. Ale dać tutaj sosik, moim zdaniem dobra. Bardzo dobra. Co nie? Cieniutkie, nie trzeba nic dodawać. Tak. Cieniutkie ciasto. Skórka. Ja pokazuję tam. Mida i dupkę. Uważam, że dobra. Na pewno bym kupiła drugi raz. No. Tą. Musimy zostawić sobie nazwę. Tak. Nie, z serem fromaż. Ale jeżeli będzie jakaś inna, to też bym wzięła, bo naprawdę, słuchajcie, jest... Jest dobra. Tak, jest dobra. I zaraz się tamto upieczę i pokażę wam tamtą. Ale jeszcze mam takie polecajki, bo dwie kupiłam jeszcze, oprócz tej pizzy. Skórka cytrynowa, 25 gramów. I skórka pomarańczowa, też 25 gramów. Tylko jedno opakowanie kosztuje 5 zł. Ale słuchajcie, ja już brałam nie raz. I naprawdę, o Bartuś już, no czemu ty się krzyczysz? Ty masz miseczka. Przecież masz jeszcze. Masz przecież. I naprawdę jest dobre. Nie wiem, czy mam otwartym jakąś. Babczyk. Mówicie mało Bartusia, no to jest, akurat przyszedł. Krzykasz. Nie zajarzył, chyba że go nagrywam, co nie? Chyba, bo zaspany. O jest, mam otwartą końcówkę już.
tej cytrynowej, także pokażę Wam, jak wygląda cytrynowa w środku i tak samo wygląda pomarańczowa. O, coś takiego. Tak to wygląda. Takie malutkie. I pachnie naprawdę ładnie. Cytrynowo. I tamta jest pomarańczowa. Także jakby ktoś szukał teraz na święta, co nie? Do właśnie do ciast, to polecam taką i taką skórkę. Każda z nich kosztuje 5 zł. 5 zł kosztuje, wiesz? Chłopczyk. 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 Pójdziemy jeszcze to spróbujemy i zaraz pokażemy Wam kurtkę. Chodź tu, powiedz coś do Bartusia. Bartuś? Chłopczyk. Dobrze, dobrze, chłopczyk. Jeszcze miałam coś powiedzieć, słuchajcie, to od razu powiem. Bo wywiązało się na ostatni temat, co nieco ja mówiłam, żeby kobietki i panowie się badali. Ja będę profilaktykę zawsze będę polecać, zawsze. To jest mój kanał i ja będę to polecać, bo nie ma nic lepszego, żeby uratowało Wam życie, to jest profilaktyka, tak? Iść i zbadać się. A jeszcze tym bardziej, jeżeli są jakieś badania na kasę chorych, tak? I nic nas to nie kosztuje, to tylko tyle, że czas, to lepiej tym bardziej iść. Tutaj wiem, że były takie głosy, że niby mammografia jest tam, wywołuje tam jakieś komórki rakowe czy coś. Słuchajcie, ja nigdzie czegoś takiego nie przeczytałam, nie widziałam, lekarzem nie jestem, więc nie będę się na ten temat wypowiadać. Po prostu nie wiem. Ja mówię to, co, tak jakby powiedzieć, jak na NFZ, tak? Mówi, no róbcie mammografię przesiewowo, bo tak można znaleźć raka. I powiem Wam, że w tamtym roku, kto ogląda kanał, to wie, że my żeśmy w tamtym roku jechali, co nie? Do Zielonej Góry, bo mammografia u mnie wyszła coś nie tak w lewej piersi i dostałam zaproszenie do Zielonej Góry na USG 3D i to coś jeszcze 3D. Także miałam dwa badania jeszcze na różnych maszynach zrobione i okazało się, że jest jednak wszystko w porządku, że to były jakieś takie guzki hormonalne, co nie? Ale słuchajcie, ale ja ich nawet nie wyczułam, one były tak małe, że mammografię od razu wychwycił. Więc ja uważam, że to jest dobre. Ja co roku robię cytologię i co roku będę się badać piersi też, bo ja chcę jeszcze trochę pożyć. Czekaj, zajrzymy tu. Patrz. Jeszcze? Jeszcze minutkę. Czwarty już. Dobra, jeszcze minutkę. Model? Co? Ty mały mój. Bartusia, tak, ty mój malutki, ty tak? On mruczy, tylko nie słychać. No bo chodzi ten. Maszyna. A jeszcze mieliśmy Wam pokazać to, jak to się nazywa, suszarkę. No ale to... Ale też chyba chodzi, dlatego jest tak głośno. No. Bo nie wiem, czy już skończyła, czy nie, ale mi się zdaje, że chyba nie. Pokaż. To przy następnym filmie pokażemy. Tak, przy następnym filmie. Dobra, już, na pewno już. Wyciągamy. Bo tato, no, tato szybko. Ale właśnie mówię, nowym widzom ten, mówię dlaczego tą wolę, bo tu jest grzałka góra i dół. A większość kosori, ma tylko górę. Nie, większość A-fryerów ma tylko na górze grzałkę. Nie ma grzałki na dole. A tu jest, o, jaka wielka jest na dole grzałka. Tu jest jedna. Tak, i na górze jest druga, byś musiała przychylić do światła. No. I dlatego on grzeje bar. Zresztą tu widać, że ja go używam. O, i na górze jaka duża. A tutaj w ogóle się nie myje, w ogóle. No, w ogóle się nie brudzi. Tak, on się w ogóle nie brudzi, ja go w ogóle nie myję. Tutaj. Myję tylko te. To coś, o. Szufladę. Szufladę.
I to jeszcze jak sobie położę papier do pieczenia, to też nie myję szuflady. Tutaj powiem Wam tak, zresztą widać na tym, że to jest grubsze trochę, trochę grubsze. Tutaj były trzy, na tej całej pizzy były trzy plasterki tego, kiełbasy. Pod spodem wygląda tak, jeszcze przekręcimy to, patrzcie jak wygląda, żebyście widzieli. Czy one pachną? Troszkę pachną. Troszkę pachnie. Powiem Ci, że gorąca, ale lepiej smakuje niż wygląda. Tak? Też jest bardzo cieniusieńka, patrzcie. Cieniusieńka. Ale nie jest zła tak samo. Dobra. I jedna i druga kosztowała ile? Około 15 zł. Co nie? Poparzyłem się. No bo jak ty od razu musisz ten? Pomału. Tu też jest chrupiące. Słychać? Nie wiem czy słychać. Ale... Nie dam ci, bo cię poparzysz. Ty nie będziesz jadł. Ser mi się przykleił na górze. Powiem Wam, że jedną i drugą bym kupiła. To trzeba pokazać tą drugą jeszcze. A nie to... Pokażę. Wyciągnę zamrażarki. I tych było kilka rodzajów. Tych było kilka rodzajów. Powiem Wam, że i tą, i tą bym dobre kupiła. Samo będzie. Tak. A kiedyś, ostatnio, czy kiedyś, no, jakieś tam dwa czy trzy to minuty już wystygło, temu. Już mi się tam zmieści. Już ci się zmieści? To kupiliśmy pizzę w Biedronce taką, nie ze zamrażarki, tylko z lodówki. I co, była niedobra. Boże, była taka jak guma, normalnie jak ciasto było tak gumowate, że nie szło w ogóle tego zjeść. A tu jest fajne. Czy nie? Dobre są. Tak. Ja uważam, że są dobre. Także na pewno bym kupiła drugi raz. Dawaj jeszcze raz. Jak jest zimna. Mówię ci, że kupiłabym drugi raz. Według mnie włoska ma lepsze ciasto. Nie? Kto lubi, nie? Ale kupiłabym jeszcze raz. No. Dawaj, daj jej samo ciasto, bez tych przypraw. Samą dupkę. Tak, a sama dupka to jest ten. Nic jej nie będzie. No to dobra. Widzimy się zaraz, kurtkę mierzymy. No i patrzcie, kupiliśmy taką kurtkę. Tylko pokaż, czekajcie, ja tutaj się przybliżę, pokażę Wam. To jest taka jakby w środku zamykane na zamek. Nie wiem, czy to będzie widać. Czekaj, bo tu jest, no ciemno jest. Ale i tak jest najło. I później jest drugie. No i zamykamy. Tak, o. I tak, czekaj, czekaj. Tu są kieszonki takie. O, na zameczek. Po jednej i po drugiej stronie taka kieszonka. Z takim wykończeniem właśnie, o. Tak. Tutaj na ramieniu ma coś takiego, taki znaczek. Tutaj na sznurki też ma coś takiego ozdobnego po jednej i po drugiej stronie, tak. Rękawy ma taki ściągacz, o. Pod szyją tutaj też jest ściągacz fajny i później jest kaptur. Kaptur jest doszyty, on jego się nie tego. No i teraz zapinamy pierwsze. Tak, zapinasz pierwsze i zamki są fajne, bo są dwa, tak, że można i z góry i z dołu otworzyć kurtkę. O, i tutaj też można, widzicie? O, pokaż. Weź, bo ja tak nie mogę jedną ręką. Pociągnij. Pociągnij zamek. O, widzicie? I z dołu, i z góry można zamykać, no. Dobra. Tak. Zapinamy dół. Dół. O. I ta kurtka nam się naprawdę podoba. O, obróć się. Naprawdę jest
Fajna. Wygodna. Tak. To jest taki jakby, niby to kurtka, niby to płaszczyk, bo ty masz to tak do pół łydki, co nie? Mhm. Do pół uda, przepraszam, nie łydki, do pół uda. I naprawdę jest fajnie. No i fajne. Na dole jest to samo. Tak, na dole jest to samo właśnie, że jak wsiadasz do samochodu, to można sobie rozpiąć. To możesz sobie rozpiąć. A pokaż kaptur, jak zarzucisz, czy kaptur jest dobry? Patrzcie. Trochę ci na oczy idzie. Ale może, ale nie, słuchajcie, może być też dlatego, że my żeśmy dopiero ją wyciągli z tego, z worka, to ona jest jeszcze nieuformowana. Odwróć się teraz. O. Także uważam, że i tą kurtkę, słuchajcie, zostawiamy. Bo ale tylko jak ją ubrałeś, co nie? No, ale ja już zdejmuję. Bo dobra, będę dobra. Odwróć się jeszcze. Także jak tylko żeś, no zetnij się już, kaptur ściągnij z buz tego. No. Także jak tylko żeśmy ją zobaczyli, to tobie od razu się spodobała, mi też. Huh, jak gorąco. No, ale jeszcze rozebrałeś. I słuchajcie, kurtka kosztowała 350 zł i była zakupiona w Bontrixie. No, jest rozmiar mniejsza. Tak. Jestem bardzo zadowolony, bardzo fajna. I kończymy na dzisiaj. Majunia, chodź, chodź, bo ciebie chodź. Też mówią widzowie, że jest mało. Chodź. Chodź, Fruziunia, chodź, chodź. Chodź, ty to jesteś grzeczna taka, Nionia. Pani taka grzeczna jesteś. Tak, ty masz powiedz swoje futerko jeszcze, tak? No. No. Także jesteśmy zadowoleni z tej kurtki na naprawdę. Ciekawa jestem waszych opinii, bo tamte dwie, dobrze, że żeśmy odesłali, bo tamte dwie się nie nadawały. Mhm. Tak jak żeście pisali, że są brzydkie, że są do odesłania, tak zgadzaliśmy się z wami w 100%. No, także będziemy się z wami żegnać. Tak. Pamiętajcie o łapce w górę, serduszku. Tak. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. I cóż, żegnamy się z wami, do zobaczenia. Do zobaczenia, pa pa. Pa pa, a majcie jak się podoba, jak pani ją tam smyra. Ona tak lubi, co nie? Zobacz na ogonek, w jedną stronę patrz. Lubisz, tak co nie? O, o, o. Teraz ma na tą stronę, tak? O, 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 o. Ty malutka, ty.